Mój mózg, ale nie tylko twój, także i mój, i w ogóle wszystkich ludzi, jest zaprogramowany tak, aby robić rzeczy, które widział już setki razy. Większość pomysłów, które ci podpowiada twój mózg, no, tak jak wspomniałem, również i mój, i w ogóle wszystkich ludzi, bo taka jest właściwość naszego mózgu, były już prawdopodobnie zrealizowane wiele razy i przez to nie będą innowacyjne. Dlaczego jednak ważne jest znalezienie wyjątkowego pomysłu? Dlatego, że rynek jest niebywale zatłoczony, dlatego, że coraz trudniej jest przez to odróżnić się od konkurencji. W generowaniu pomysłów pomagają nam bardzo proste techniki, dzięki którym jesteśmy w stanie inaczej spojrzeć na interesujące nas zagadnienie, firmę, produkt czy też usługę. Trudno jest stworzyć coś innowacyjnego na akord, na zasadzie, że siadamy i wymyślamy. To, w czym pomagają nam techniki kreatywne, to pomagają nam w oszukiwaniu naszego własnego mózgu, który zbyt często mówi nam, tego się nie da, nikt nigdy wcześniej tego nie robił, to jest zły pomysł, nie idź tą drogą. Mózg lubi bezpieczne sytuacje, więc trzeba go zmusić do wysiłku, do którego on w ogóle podejmować nie chce. Inaczej bez tego ciężko będzie nam znaleźć nowy ląd, odkryć coś, co nie istnieje, a mogłoby istnieć. Coś, co, jak to mówią psychologowie, nie jest percepcyjnie dostępne, a mogłoby zostać stworzone. Innymi słowy, techniki kreatywne prowokują twórcze myślenie. Prowokują twórcze myślenie poprzez nakładanie pewnych ograniczeń na nasz mózg. Przedstawię teraz kilka technik, które lubię i stosuję w mojej pracy. Zacznę od mojej ulubionej techniki, która nazywa się techniką odwracania założeń. Ta technika jest bardzo prosta, zresztą wszystkie techniki kreatywne są bardzo proste, bo nie o to chodzi, aby były skomplikowane. Chodzi o to głównie, aby sprowokowały nas do innego spojrzenia na interesujące nas zagadnienie. W technice odwracania założeń, jak już wiemy, w jakiej kategorii biznesowej jesteśmy, tak? To może być, nie wiem, restauracja, kawiarnia, sklep z gitarami, czy też może to być produkt, który chcemy wprowadzić na rynek, to, co najpierw robimy w pierwszym etapie, bo w tej technice mamy takie trzy etapy. Na pierwszym etapie wypisujemy założenia, czyli wszystko to, czego spodziewają się klienci. Wszystko to, co nie zaskoczy klienta w momencie, w którym on to zobaczy. Dla przykładu, jeżeli chcemy otworzyć restaurację, bo to zawsze było nasze marzenie, to założenia są takie, że w restauracji są stoły i krzesła. W restauracji jest kuchnia, w której kucharz wraz z pomocnikami przygotowuje posiłki. Jest kelner czy też kelnerka, która wskazuje nam stolik, która przyjmuje nam kartę menu, przyjmują na zamówienie, przynosi nam wybrany posiłek, przynosi nam rachunek i tak dalej, i tak dalej. Wpisujemy wszystko to, co nam się pojawia w głowie, kiedy myślimy o restauracji. I staramy się niczego nie pominąć, to jest bardzo istotne. W drugim kroku to, co robimy, to odwracamy założenia. Tak, stąd nazwa techniki odwracania założeń. To odwrócenie założeń to jest taka praca. W zasadzie to jest taki proces mentalny, bo chodzi o to, aby wszystko to, co wypisaliśmy w pierwszym etapie, odwrócić. Tak? Nie ma stołów i krzeseł. Nie ma karty menu, czy to drukowanej, czy to cyfrowej. Nie ma kelnera, czy też kelnerki. Nie ma kucharza, który w kuchni przygotowuje posiłki itd., itd. Wszystkie rzeczy, które wypisaliśmy wcześniej, odwracamy. Zabawa zaczyna się w trzecim kroku, na trzecim etapie, ponieważ musimy znaleźć rozwiązanie do każdego z odwróconych założeń. Czyli jeżeli w naszej restauracji nie ma stołów i krzeseł, to w jaki sposób klient będzie spożywał posiłki, skoro nie ma na czym siedzieć, ani nie ma na czym postawić dania. Można do tego trzeciego etapu, który jest tym etapem takim bardzo kreatywnym, który wymaga od nas puszczenia wodzy fantazji, na którym nie powinniśmy analizować pomysłów. Na zasadzie tego się nie da, nikt się tego nie robił. Nie pozwolić naszemu mózgowi działać w ten sposób. Możemy dać taką komendę, tylko złe odpowiedzi, też tylko złe pomysły. Być może znasz to zdanie z mediów społecznościowych.
Dlaczego ono jest ważne? Dlatego, że pozwala nam sięgnąć z odwagą po dziwne, kuriozalne, czasem wydawałoby się niebezpieczne pomysły. W normalnych warunkach ludzie czasem obawiają się dawania odważnych pomysłów, czy też wypowiadania swoich myśli z obawą przed ośmieszeniem się. Nam jednak zależy na tym właśnie, aby te nietypowe pomysły, nietypowe rozwiązania, o których nasz mózg często mówi, to zły pomysł, właśnie się na tym etapie pojawiały, bo najczęściej wśród tych najgorszych, najdziwniejszych dla naszego mózgu pomysłów znajduje się ten, który stanowić będzie fundament naszej komunikacji, fundament naszej przyszłej marki, coś, co da nam niesamowity punkt startu, jeśli zaczniemy działać na rynku. Seth Godin, guru marketingu, w jednej ze swoich książek napisał: pokaż mi listę złych pomysłów, a prawie na pewno wśród nich jest taki, który pozwoli stworzyć coś wyjątkowego. Kolejna technika to jest technika, która być może jest Tobie znana, ale ona jest bardzo często niedoceniana. To po prostu burza mózgów. Kiedy szukamy rozwiązań, często przeskakujemy do pierwszego pomysłu. Bardzo szybko zakochujemy się w pierwszym pomyśle. Chodzi o to, abyśmy zapisali jak najwięcej pomysłów w odpowiedzi na, powiedzmy, jakieś pytanie lub jako rozwiązanie konkretnego problemu. Tak, tutaj musimy wykorzystać całkowitą, taką pełną zdolność twórczą naszego umysłu, bo znowu prawdopodobnie będzie tak, że pojawią się nowe pomysły, które zastąpią kilka pierwszych. Na początku te pomysły będą nam szły dosyć szybko, będą się pojawiały dosyć szybko, ale im dalej w las, tym trudniej będzie znaleźć coś nowego i zabawa się zaczyna w momencie, kiedy jest nam coraz trudniej znaleźć pomysł nowy, świeży. Czyli na początku wypisujemy dużo pomysłów, no ale one pewnie nie będą jakoś zaskakujące. Zabawa się pojawia w tym momencie, kiedy już tych pomysłów jest wiele i trzeba jeszcze więcej ich wymyślić. Możemy do tej zabawy wprowadzić taki element dodatkowy, który zabezpieczy nas przed tym, żeby osoby, które biorą udział w burzy mózgów, nie analizowały, nie zastanawiały się, czy to jest możliwe. To możemy wprowadzić naklejki z napisem Idea Killer, czy też zabójca pomysłu. Jeżeli ktoś zacznie kwestionować, analizować na tym etapie, to dostaje taką naklejkę jako ostrzeżenie. Wariantem tej techniki jest tak zwana paradoksalna burza mózgów. Jeżeli zespół nie potrafi spojrzeć inaczej na interesujący nasz problem, to paradoksalna burza mózgów może pomóc wyjść z takiego bardzo konwencjonalnego myślenia i w tej technice po prostu odwracamy pytanie. Zamiast pytać, jak rozwiązać ten problem, który chcemy rozwiązać, zapytajmy, jak spowodować, aby ten problem wystąpił. Ani to odwrócenie pytania a powoduje, że zaczynamy trochę bardziej twórczo myśleć. Ostatnią techniką, którą czasami stosuję, to jest technika, nazywa się randka w ciemno. W tej zabawie łączymy to, co nas interesuje, z przypadkową rzeczą. W tym celu można przygotować karty z różnymi przedmiotami, rzeczami, które będziemy łączyć tym, co nas interesuje. Czyli na przykład, jeżeli chcemy uruchomić hotel, to naszą główną kartą jest właśnie kartę hotel i losujemy dodatkowe karty, na których są różne przedmioty czy różne rzeczy. I na przykład może się zdarzyć tak, że wylosujemy kartę z napisem toaster i zadaniem grupy, zadaniem zespołu jest wymyśleć, w jaki sposób można połączyć hotel z toasterem. Co takiego ciekawego się zadzieje, jak połączymy hotel z toasterem? To prowokuje twórcze myślenie, twórcze spojrzenie i nie ma tutaj w tej zabawie możliwości, aby nie odpowiedzieć na to pytanie, na to nie stawić czoła temu wyzwaniu, tylko musimy się z nim zmierzyć. I bardzo często ta prowokacja to ograniczenie dla naszego mózgu, że my musimy pewne rzeczy zrobić albo nie możemy czegoś zrobić, powoduje, że udaje nam się odnaleźć coś, na co w innych warunkach prawdopodobnie byśmy nie wpadli. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, żeby nie zapomnieć o nudzie, ponieważ nasz mózg potrzebuje oddechu, przestrzeni, czy też czas na przetworzenie pewnych rzeczy, którymi go wypełniamy, więc czasami najlepszą techniką kreatywną jest po prostu dać naszemu mózgowi odetchnąć, zostawić na chwilę problem, z którym się mierzymy i wrócić do niego po jakimś czasie.